Borys, tak mi się wydaje, że ty masz teraz super czas w życiu. I prywatnie, i zawodowo. Tak, jest dobry czas. Teraz rzeczywiście jakaś energia się skumulowała na różnych polach i jest bardzo przyjemnie. A Cannes rzeczywiście było takim podsumowaniem tego niesamowitym. Bo to nie chcę powiedzieć, że to jest once in a lifetime, bo mam nadzieję, że to pierwszy z wielu razów, kiedy się tam znajdziemy z polskimi filmami, czego innym też życzę, bo to jest przeżycie naprawdę niesamowite i niepowtarzalne. Widziałam twoje zdjęcie z Kate Blanchett. Wiem, że Joasi Kulik gratulowała sama Julianne Moore. Mi też. Tobie też? Tak. Tego nie wiemy. Opowiedz o tym. Jak wyglądało spotkanie? Spotkanie było na sali. Już po projekcji. Spotkanie było na sali, bo pierwszy raz w czasie tych 15-minutowych oklasków już tam na sali było przytulanie i całowanie, po czym było wyjście z sali i wtedy ekipa, która ma premierę swojego filmu, jest kierowana troszkę inną drogą, takim tylnymi drzwiami i specjalnym korytarzem, który prowadzi później do tych limuzyn. I w tym korytarzu się tam wszyscy spotkaliśmy. I ona i podeszła i rzuciła mi się na szyję i całowała i w ogóle... Oczywiście miałem takie, dlaczego nikt mi nie robi zdjęć teraz, ja chcę mieć to na zdjęciach. Po czym właśnie poszła do Jasi i myśmy to uchwycili szybciutko. I to jest to słynne zdjęcie, które wypłynęło. Czy praca z reżyserem wyróżnionym Oscarem, takim jak Paweł Pawlikowski, który za Idę dostał tą najważniejszą nagrodę Akademii, to było dla ciebie wyróżnienie? Największe w karierze jak dotąd? No pewnie, że wyróżnienie. Byłem niezwykle podniecony i cieszyłem się i te pierwsze spotkania z Pawłem bardzo przeżywałem. Chyba Justyna moja podobnie, wiesz, bo jak Paweł miał przyjść do nas, to widzę, że ona tak tam wysprzątała ten dom, czekaliśmy, aż on przyjdzie, wiesz, do tego ogrodu i z nami tam siedział. No ale Paweł jest super fajną osobą, bardzo kontaktową, skromną, acz pewną siebie, to znaczy... Wie, czego chce. Zna swoją wartość i wie, czego chce, chociaż cały czas poszukuje. Ale czy z nim się współpracuje trudno? Bo Bogusław Linda powiedział mi kiedyś, że z mistrzami typu Andrzej Wajda pracuje się trudno. No. Trudno się pracuje z Pawłem w tym sensie, że on robi niezwykłą ilość powtórzeń. Tych dubli jest 30, 40, do 50 nawet bardzo dochodziło. Dużo. To, no to wiesz, no pomyśl, że to, co właśnie nagraliśmy, powtarzamy 50 razy. A tak było. Także było to trudne, było czasem frustrujące. Nikt nie miał takich doświadczeń z nas, ani Joasia, ani Tomek Kot. Jedyna Kulesza, która znała Pawła, wiedziała już, czym to się je. Była naszym takim katalizatorem, wiesz, tak nas uspokajała. Miała zawsze czekoladę, bo Paweł musi jeść czekoladę na planie. Ona go nazywa Piotruś Pan, że trzeba się tak nim opiekować, bo on zostawi plecak, zostawi tam, wiesz, scenariusz, no, ciągle czegoś szuka, nie wie, gdzie to jest. Więc ona wiedziała, jak się nim trzeba zająć i dlaczego też te poszukiwania tyle trwają i nas tonowała. Ja pamiętam, że po prostu też byłem w szoku, bo po tych wielu rozmowach przed filmem on nas troszkę porzucił na planie, bo on dostaje takiego właśnie szwungu, jest w jakimś takim transie. I tych powtórzeń jest 40, ale ja nie wiem do końca dlaczego. I pamiętam, że go poprosiłem o rozmowę, wziąłem go do przyczepy, usiedliśmy i powiedziałem, dlaczego ja tutaj się irytuję, skąd jest moja frustracja, co się dzieje, czy ja czegoś nie robię, czy muszę coś poprawić, o co chodzi w ogóle, czemu to tak wygląda. I on wytłumaczył mi, że to jest jakiś jego sposób po prostu pracy, który mu się sprawdza, że on też poszukuje. Że on się wywodzi z dokumentu i czeka, aż coś się wydarzy w tym danym dublu, co będzie niepowtarzalne. I też technicznie zwrócił mi taką uwagę, zobacz, jak tam z tyłu masz na przykład statystów. I teraz no, statyści mają to do siebie, że mają do wykonania na przykład zadanie, że podają ci szklankę na przykład. No i w pierwszych dublach to niezwykle podają ci szklankę, to oni starają się bardzo zagrać, a, że są kelnerami albo zagrać, że przechodzą naturalnie niby. Po 40 dublu nikt już nic nie gra. Czyli naturalność się uzyskuje na planie. Kompletna naturalność, wszyscy są idealnie zmęczeni. Dotyczy to również aktorów, którzy też naturalnie pierwsze te duble to wiesz, naddajesz. Spięty jesteś, tak? Nawet nie chodzi o spięcie, dajesz więcej niż potrzeba. Okay. On jest minimalistą, on wszystko zdejmował, całe te środki aktorskie zabierał nam, zupełnie pozbawiał nas. I na koniec zostaje ta intencja, która przez ciebie przepływa, myśl, którą masz wokół i kontekst, w którym się znajdujesz, który jest zawarty w tym 4-3 okienku czarno-białym. I dzięki temu potem jest nagroda za reżyserię. Teraz jest sukces Pokotu, sukces filmu o Michalinie Wisłockiej, wielki sukces Zimnej Wojny, podejrzewam, że będzie wiele nagród. A bywają też Węże i bywa Kacwawa. I te filmy, powiedzmy... Bywały. Bywały, już się nie zdarzą. Czy moje pytanie brzmi, czy ty się dzisiaj totalnie od tego odcinasz, zapominasz o tym, wstydzisz się tego, czy nie? Czy bierzesz to na klatę i wiesz, że aktor gra raz jedno, raz drugie? Biorę to na klatę. Wiem, że aktor gra jedno i drugie, aczkolwiek nie podjąłbym się jeszcze raz tego niezwykłego wydarzenia, jakim był ten film. Ja myślę, że to wiesz, też się wiąże z jakimś w ogóle innym etapem w moim życiu. Dosyć trudnym wtedy, wydaje mi się, i takim chorobowym. I myślę, że na trzeźwo po prostu już bym takich decyzji nie podjął, ani pewnie bym w ogóle w tym nie grał. No to w ogóle, rzeczywiście pod tym względem to czuję jakby te 3 lata temu, kiedy poddałem się terapii i w ogóle moje życie się zupełnie zmieniło. To dzielę sobie te moje życie na ten, do 3 lata wcześniej. Prywatne i zawodowe, rozumiem. Prywatne i zawodowe, no to mi się łączy jednak, bo mój zawód jest absolutnie moją pasją i nie umiem go oddzielić od prywatnego życia, co bywa trudne dla osoby, która z tobą żyje, no bo sporo rzeczy jest podporządkowane pod to moje zawodowe życie. A czy te wybory, czy zrobić kino artystyczne, czy zrobić kino słabe, ale dobrze płatne, komercyjne, są jeszcze obecne w twoim życiu? Czy już teraz fokusujesz się właśnie na tym kinie minimalistycznym, artystycznym? Fajnie zrobić kino komercyjne, nie słabe, dobre. A jest takie? W Polsce? Myślę, że już bywa. Gdyby zadzwonił do ciebie Patryk Vega, z jakąś rolą przyjąłby się? Wiesz co, ja zawsze czytam to, co mi dają ludzie, propozycje. Myślę, że on też jest fenomenem na tym rynku. Absolutnie. Absolutnym. A jak ktoś jest fenomenem, to zwraca uwagę i jakby nie mówię nikomu nie, jeżeli ma dobry pomysł i to ma jakoś ręce i nogi. Natomiast rzeczywiście gdzieś chyba po prostu profil tych ról w mojej głowie już mi się zmienił. Już troszeczkę nie mam ochoty grać, wiesz, nie wiem, jakichś tam dresiarzy, którzy się zajmują czymś tam. No to już było w twojej karierze. Było. Ja jestem już też starszy, w tym roku kończę 40 lat. I prywatnie trochę inne rzeczy mnie zajmują, interesują. Inaczej się bawię, mam inne atrakcje w życiu, co innego mnie trapi, mam inne już doświadczenia, więc to musi mieć też odbicie w kinie i w tym, co robię, no bo tak jak ci powiedziałem, jest to integralna część mnie.